Kilka lat temu, kiedy Linuxa używałem sporadycznie, przeglądając 4chana albo Reddita, zawsze moją uwagę przyciągały działy, w których ludzie chwalili się, jak wygląda interfejs ich komputera. No bo wiadomo, każdy chce się wyróżnić, pokazać, jak sobie potrafi urządzić stanowisko, tak by być bardziej produktywnym, albo po prostu zaszpanować, czy pochwalić się przed kolegami. Taki jestem kozak, patrzcie na mnie, wielbcie mnie. Jednak z tych wszystkich mnogich konfiguracji, moją uwagę zawsze przyciągały te najbardziej minimalistyczne. O te. Bez paska z guzikami u góry. Właśnie te. Pierwsza myśl, wow, jak to wygląda, to jest takie inne, takie super, wow, wow, pieseł. Druga to, ja też tak chcę. Więc zaczęło się googlowanie, jak to się nazywa. Tutaj przychodzi nam z pomocą nazwa Tiling Windows Manager. Tutaj wejdziemy troszeczkę w zagadnienia techniczne, bowiem w Linuxie możemy zmieniać sobie Windows Managera, w skrócie WM. Ten WM w uproszczeniu to wygląd naszego pulpitu. Możemy sobie bezproblemowo zmieniać WM wedle gustu bez utraty aplikacji czy danych. Jest ich cała masa, niektóre przypominają Windowsa, inne przypominają macOS-a, a jeszcze inne w ogóle nie przypominają żadnego z nich. Jeżeli używaliście kiedyś Androida, to przypomina to trochę zmianę launchera. Dobrze, wiemy już teraz, co to WM. Teraz pojawia się pytanie, co to jest tiling? Tiling znaczy kafelkowanie lub układanie kafelków. To powinno nam w głowie dać jakiś obraz. Otóż kafelki są poukładane ściśle obok siebie, ściśle do siebie przylegają. Tak samo jest z tiling WM. Wszystkie okna, które otworzyliście, ściśle do siebie przylegają, dzieląc się równomiernie. Chcąc używać Tiling WM, mamy sporo opcji. Najbardziej popularne to i3, jego modyfikacja i3 Gaps, Awesome WM czy BSP WM. Każdy różni się w jakimś stopniu od drugiego, jednak w tym filmie nie będę się zajmował omawianiem ich różnic. Może w jakimś innym. Zajarany tysiącem pięknych obrazków minimalistycznych pulpitów z tajemniczo wyglądającymi programami otwartymi w terminalu i ciekawie dobraną kolorystyką stwierdziłem, instaluję. No i zainstalowałem. Co tu się w ogóle dzieje? Jak ja to mam cokolwiek tutaj uruchomić? Policja, proszę przyjechać, halo, co tu się dzieje w ogóle? Pech chciał, że na internecie jest bardzo mało poradników na ten temat, a w ogóle już próżno ich szukać w języku polskim. Dlatego dziś, po tym przedługawym wstępie, postaram się wam trochę wytłumaczyć, jak pracuje się w Tiling Window Managerze, czy jest to w ogóle wygodne, jak to tak mniej więcej skonfigurować. Także zapraszam na film. Hej, cześć, witajcie z tej strony z Masło. No i jesteśmy. Tak wygląda pulpit mojego komputera w momencie zaraz po tym, kiedy się do niego zaloguję. Więc tak, ogólnie i3 to jest troszeczkę tak, jakbyście składali sobie swoje własne środowisko graficzne. Czyli w zasadzie możecie poskładać je z czegokolwiek chcecie. Ważną rzeczą przy używaniu i3 jest to, że trzeba sobie znaleźć jakiś pasek, tak zwany po angielsku bar. Pasek z powiadomieniami. Mój jest skonfigurowany w ten sposób, to jest polybar. I tutaj ma głośność, tutaj ma pokazane akurat klawiaturę, język, w którym piszę. Tutaj zużycie procesora, który teraz jest no już takie troszeczkę większe, bo właśnie nagrywam OBS-em tutaj wszystko. Temperaturę procesora, ilość RAMu, Wi-Fi, ilość ile mam jeszcze miejsca na dysku, procent baterii. No i tutaj jeszcze zegar, po czym jak w niego klikniemy, to mamy też datę. W ogóle w tym filmie zrobiłem coś takiego, że Eldo, wszystko co będę wciskał na klawiaturze, wy będziecie widzieć. Więc myślę, że to jest całkiem fajne. Więc tak, logujecie się i widzicie coś takiego. No i chcecie coś zrobić, ale nie wiecie jak. Więc podstawowym jakby skrótem klawiszowym to jest nasz klawisz tak zwany modki. Czyli klawisz modyfikujący. W moim wypadku jest to przycisk ten taki Windowsowy, który identyfikuje się tutaj jako super. Czyli na przykład skrót super plus enter odpala nam terminal.
Jak widzicie, terminal od razu wypełnia całkowicie całą powierzchnię ekranu. Oczywiście możemy też zrobić go w ten sposób, żebyśmy mogli nim przesuwać. Do tego służy ten skrót. No ale jakbyśmy chcieli go przesunąć, no to się nie da. Musimy przytrzymać klawisz super i wtedy możemy sobie nim ruszać dowoli. Możemy w ten sposób sobie stworzyć kolejny terminal i na przykład go wyciągnąć i mamy dwa normalnie ruszające się terminale. Całkiem spoko, nie? No i tutaj możemy sobie odpalić na przykład Rangera, no, czyli mamy naszą przeglądarkę plików. A tutaj na przykład, nie wiem, możemy sobie odpalić Htop, czyli możemy sobie śledzić, jakie procesy tutaj nam zżerają zasoby naszego komputera. No i tutaj normalnie działa to standardowo, jakbyśmy używali sobie każdego zwykłego VM. Jednak całą siłą tego właśnie jest to, że on się tiluje, czyli dzieli się równomiernie. Czyli możemy sobie tutaj odpalać wiele terminalów, one zawsze się dzielą. Ale praktyczność tego byłaby żadna, gdybyśmy na przykład nie mogli mówić mu, w jaki sposób ma to dzielić. I używając skrótu super V możemy dzielić go w ten sposób. Czyli tutaj już mamy na przykład, śledzimy procesy, a tutaj jeszcze na przykład możemy sobie wyświetlić coś jeszcze. Możemy sobie coś robić. Więc generalnie, jeżeli pracujecie na terminalu, to może być całkiem użyteczne, jeżeli na przykład tutaj jesteście połączeni z serwerem, tutaj sobie, nie wiem, piszecie jakiś program, tudzież dokumentację, jeszcze jak chcecie śledzić zużycie komputera, to jest naprawdę całkiem spoko. W moim przypadku, przy mojej konfiguracji jest to zrobione tak, że skrótem super Q sobie po prostu mogę zamykać wszystko, co chcę. No i czy tak. No i wtedy wystarczy tylko kliknąć, jeżeli chcemy coś zamknąć. No dobra, pokazałem wam, jak uruchomić terminal. Ale zapytacie, jak na przykład mam uruchomić sobie Firefoxa? Już tłumaczę. Do tego służy program dmenu. Pisze się w ten sposób. I jeżeli chcemy go uruchomić, ja mam sobie przypisany do niego skrót super plus d. I teraz możemy sobie pisać cokolwiek chcemy. Czyli na przykład Firefox. Jak widzicie, jest on już podświetlony. Klikamy po prostu Enter. No i czekamy, aż nam się Firefox odpali. Normalnie, jak widzicie, Firefox wygląda jak w każdym innym możliwym systemie operacyjnym. Możemy go sobie zamknąć i możemy sobie na przykład odpalić odtwarzacz muzyczny Deadbeef. Proszę bardzo, odtwarzacz muzyczny. Ogólnie jest to bardzo wygodne, ponieważ ten VM zużywa bardzo mało pamięci i bardzo mało zasobów, dlatego naprawdę w bardzo komfortowy sposób możemy sobie go używać. Ja na przykład zamiast Firefoxa ostatnio używam sobie Qt Browser. To jest taka bardzo minimalistyczna przeglądarka, która fajnie się wpisuje w ten cały minimalistyczny VM. Czyli na przykład jak sobie chcemy otworzyć YouTube. Proszę bardzo, i tutaj jest mój kanał. Polecam zasubskrybować, jeżeli interesują Was takie filmy. No i na przykład wygląda to w ten sposób, że mamy jeszcze tak zwany workspace, czyli przełączając się na przykład Super 2, jak widzicie, tutaj zmieniła się na dwójeczkę, możemy sobie klikać, albo możemy sobie właśnie używać skrótów klawiaturowych. No i tutaj możemy sobie odpalić coś innego. Na przykład możemy sobie odpalić Rangera, czyli przeglądarkę plików. No i na przykład, nie wiem, możemy sobie coś robić, możemy sobie na przykład puścić film. Także działa to, jak widzicie, całkiem sprawnie. Oczywiście to dzieli. Też mamy taką opcję, że na przykład, gdy mamy odpalone kilka programów, na przykład tutaj mamy odpalone Htopa, i na przykład, kurde, jest to troszeczkę za mało i na chwilę byśmy chcieli mieć to na pełny ekran, możemy sobie użyć takiego skrótu i mamy to kompletnie na całkowicie pełnym ekranie. Też fajną rzeczą jest to, że możemy sobie na przykład przenosić różne rzeczy. Przykładowo tutaj mamy jakieś tam do używania Wi-Fi i na przykład mówicie, kurde, na przykład macie tu jeszcze odpalonego. Tak, macie tutaj jeszcze coś, kurcze, odpaliliście w ogóle 1500 rzeczy, jakiś... Macie tutaj jeszcze coś odpalone i kurde, już wam się tutaj robi ciasno, a na przykład potrzebujecie akurat skorzystać z Wi-Fi, no to używacie sobie takiego skrótu i przenosicie go na następny ekran.
I macie tutaj wasz terminal. O, coś tu mi się zgliczowało. No, mniej więcej jednak o to chodzi, tak? Że możemy sobie przerzucać te wszystkie rzeczy, które potrzebujemy na dane workspacy. To jest skrót Super Shift plus 3, dlatego on tutaj pokazuje się jako hashtag, bo to jest w ten sposób zorganizowane, tak jest tutaj pokazywane. Więc tak, w zasadzie, jeżeli chcecie zacząć używać i3, musicie pamiętać o tym, że każdą aplikację, którą normalnie jesteście w stanie odpalić na Linuxie, jesteście w stanie tutaj w nim też uruchomić, to sobie nie przeszkadza. Jeżeli chcecie używać Chroma, możecie używać Chroma. Jeżeli chcecie używać, nie wiem, przeglądarki plików, takiej zwykłej, nie takiej terminalowej, mimo że mi taka pasuje, możecie sobie oczywiście, jeżeli chcecie używać sobie Chroma, możecie używać sobie Chroma. Jeżeli chcecie używać Spotify, możecie używać Spotify, Steama, gier. Wszystko to raczej dobrze działa na TLingVM, jeżeli was to interesuje. Pokażę, jak wygląda konfiguracja takiego i3, żeby ono przypominało w ogóle to, co teraz widzicie na ekranie. Tak więc konfiguracja i3 znajduje się w folderze .config, i3 i config. Config już to jest plik konfiguracyjny. Więc tak, przejdziemy sobie na samą górę. Więc tak, po pierwsze tutaj definiujemy przycisk, który chcemy, żeby robił nam za ten moderator. Czyli w tym przypadku jest to klawisz Windowsowy, on jest jako mod 4. I tutaj niżej jadąc mamy na przykład start terminal, $mod plus return. Wciskamy i pojawił się terminal. Teraz mamy następny skrót, na przykład binsim mod plus q kill, tak? Wciskamy, zabija nam dane okno. Wciskamy mod plus d, mamy exec de menu run, czyli to, co wam wcześniej pokazałem, możemy sobie odpalać stąd jeszcze inne aplikacje. No i tutaj mamy różne konfiguracyjne rzeczy, które są domyślnie ustawione. Ja ich tutaj nie ruszałem, bo chodzi o to, że na przykład tworząc sobie okienko, na przykład pcmanvm, to jest takie, no już bardziej taka standardowa przeglądarka plików, która przypomina tą z Windowsa. Na przykład, gdy ją sobie wyciśniemy, no to ona wygląda w ten sposób, tak? Możemy zmienić sobie rozmiar tego okna. Możemy tutaj sobie, oczywiście w pcmanvm akurat złapać tutaj za róg i sobie go zmieniać, ale na przykład w aplikacjach takich jak ten terminal, no nie możemy tego zrobić, ponieważ on nie ma takiego obszaru. Wtedy musimy wcisnąć Windows R. Jak widzicie, tutaj pojawia nam się resize. I teraz strzałkami możemy sobie powiększać, pomniejszać. Tutaj też tymi skrótami, jak widzicie, zmienia się rozmiar tego okienka. Ogólnie tych rzeczy ja nie ruszałem. Tutaj mamy na przykład split in horizontal orientation, tak tutaj vertical, czyli jeżeli wciśniemy sobie tak, odpalimy coś tutaj, odpali nam na dole ekranu. Tutaj włączanie pełnego ekranu, wyłączanie pełnego ekranu. No i tutaj już poniżej przechodzę do swoich bindów. Czyli tutaj w miejscu, gdzie mam na przykład ściszanie, podgłaśnianie, włączanie, wyłączanie głośników, monitor, boże, tego mikrofonu. Tutaj mam oczywiście do jasności, no wy tego nie zobaczycie. Tutaj na przykład mam bind mod plus M, odpala nam PCMan FM, czyli właśnie naszą przeglądarkę plików. Tą taką bardziej standardową, która przypomina Windowsa. Na przykład gdy wcisnę print screena, który ma kod 107, zrobi mi screenshota. Ja na przykład wcisnę mod plus kwadratowy nawias, zniknie nam pasek u góry. Gdy wcisnę ten, to się pojawi. Tutaj mamy programy z autostartem, czyli wystarczy napisać exec, na przykład OnCloud i wtedy przy starcie systemu odpali nam się OnCloud. Albo właśnie nasz pasek tutaj u góry. Albo ustawi nam się dana tapeta, którą chcemy. Albo ustawi nam się dane klawiatury. W zasadzie każde polecenie Linuxowe możemy tutaj wpisać. Na przykład gdybyśmy chcieli, żeby na starcie systemu od razu odpalał nam się Firefox, po prostu wpisujemy coś takiego. Albo gdybyśmy chcieli sobie napisać własnego binda. Przykładowo bindsim $mod plus na przykład B. Exec Firefox. Zapiszemy nasz pliczek konfiguracyjny. Teraz musimy ją przeładować. Robimy to skrótem Windows Shift R,
Konfiguracja została przeładowana i teraz wciskając Windows plus B odpali nam się Firefox. Tada! Ot cała filozofia. Czyli wszystko jakby sprowadza się do tego, że wymyślacie sobie skróty klawiaturowe i potem z nich korzystacie, co ma przyspieszyć waszą pracę. Ja akurat takiego skrótu nie chcę, więc sobie go wywalę. Tutaj mamy troszeczkę konfigurację, ja może tu przejadę troszeczkę niżej. Ach, nie mogę, żeby wam to nie zasłaniało. Tak więc tutaj mamy to, żeby nowe okienko miało ramkę w wielkości 1 piksela. Tutaj. Następnie mamy Hit Edge Borders Both, czyli po prostu musimy, wyłączamy zdaje się tutaj jeszcze tytuł tego okna, bo to też czasami pokazywało się. No i tutaj mam kolory. Kolory, które są właściwie zgalone tutaj z tej tapety, żeby wszystko jakby się fajnie ze sobą zgrywało, czyli na przykład jeżeli tutaj mamy tak, no to biały jest dla tego kontrastu dla białego. Tutaj tło terminala, no nie do końca mi się zgadza z tym. Ale na przykład już czcionka ma taki sam kolor jak tutaj. Ten pomarańczowy gościu. No i generalnie wygląda to wszystko w ten sposób. Konfiguracja może troszeczkę przerażać momentami, ale uwierzcie mi, nie jest ona aż taka trudna. Naprawdę wszystko to da się ogarnąć, jest to do zrobienia. Jeżeli chcielibyście jakiś taki bardziej dokładny, szczegółowy poradnik, jak skonfigurować sobie i3, dajcie mi znać w komentarzach, ja wtedy mogę wam udostępnić te moje pliki konfiguracyjne i możecie sobie je zaaplikować i wtedy będzie wam to wyglądało dokładnie tak jak u mnie. Musicie w zasadzie skopiować jeden pliczek i wszystko to będzie tak samo wyglądało. No i oczywiście, gdybyście mieli jakieś pytania, to śmiało zadajcie je w komentarzach. Oczywiście subskrybujcie kanał z Masło, jeżeli chcecie być na bieżąco. Co jeszcze bym wam mógł powiedzieć? Gdybyście mieli jakieś inne pytania odnośnie Linuxa, śmiało możecie zadać pytania albo poprosić, żebym pokazał wam, jak coś skonfigurować, na przykład Polybara, ten pasek tutaj u góry, żeby wyglądał tak samo jak u mnie. No i słuchajcie, moi drodzy, to chyba wszystko w tym odcinku na dzisiaj. Mam nadzieję, że troszeczkę wam przybliżyłem temat, jak wygląda nasz T-Link i jak wygląda i3. Także jak coś, to widzimy się w następnym filmie. Na razie, cześć!